Tyczka z tą królową TikToka, o, one mnie ugadywały. Nic nie gadają, Jacek. Ja tylko mówię, bo tam Martini, o, ta Martini też. One we trzy mnie ugadywały. Byłam tam teraz. No czekaj, następnego kogoś wyjmiemy. No i co, bohaterze? Polityczna! Czego? Rozwaliłem was dzisiaj z hasłami, co? Mnie tam nie. Nie jest ci głupio? Mi głupio? A w życiu. No dobra. Dzisiaj to jeszcze, kurwa, mówię, bym powiedział, a nie dysponowani. Dobra, jest. Różnie to w życiu bywa. Ale tyle dni pod rząd? To jak ty mi to wyjaśnisz, no? Słucham. Wyjaśnisz, no? Słucham. Który ci odpowiedział? Który wykorzystany, który najbardziej polecasz? Ten jest już starty trochę, ten najbardziej jest. A, do rozmywania sraki, czyli był używany. Notorycznie, nagminnie Jacek używa go. Z rana, w południe i wieczorem. Nie wiem, ten najbardziej lubiały, ale uciekałem, bo ja dałem na 30, najwyższe obroty. I teraz wszystkie. Gardło, bo okrągły. I wszystkie teraz już spierdalałem od tej końcówki. Dobra, Jacek. Paszł won. Wydlaku, co? Teraz tak cwaniakowała, ale wszystkie teraz tych końcówek uspierdalałem, jak ja puszczę, kurwa. Kurwa, człowieku, ja mam swój. Swój własny, prywatny mam. A masz na 30 stopni? Nie, ja mam na 30%, a nie stopni. Ona tutaj 30 stopni tych pracy. Kurwa, wali, kurwa, jak młot pneumatyczny. Mówię ci, że kurwa nie dałabyś rady. No i nie wiem, wątpię. O, podziurawiłby cię w pizdu, kurwa. W pizdu, a co to znaczy w pizdu? No w pizdu, żeby zdemolowałby ci piczkę, by ci zdemolował. Mi? No to pokaż mi, jak się demoluje piczkę, zademonstruj to. O, chyba. O, ten tam. Stawaj. Zobacz, kurwa. Ja ci na papierze pokażę. Ja ci zaraz na papierze. Kurwa papierze, co ty kurwa piczki demolujesz na papierze? Ja co robisz z piczką? To papier najlepiej odda. Ej, pokaż ręce, Jacek. Bo tam jedno jest do nagniotków na ręku. Ja ci powiem, które. Zobacz, słuchaj, co by się działo z twoją piczką. No. Wytrzymałabyś? Ja? No wytrzymała, oczywiście, ja to zawsze wytrzymuję. Ale słuchaj, sam dźwięk powinien cię wystarczyć. Tak by się działo swoją piczką. Patrz, gębę, nie krzycz, kurwa, ja nie głucha, w kościele jestem. Patrz. Ta sąsiedzi by się zasięli, że w kałupie się dzieje. Kurwa, baby, Jacek, wyślesz mi? Ja ci koszulki wysłałam, wyślesz mi to? I zobacz, potargamy, cały papier rozwaliło. Ja pierdolę te twoje masażery. O, i tak, o, ja cię masażerzę. O, i to by było z tą piską. Kurwa, debil. Ja się nie dziwię, że ty sam, jak ty, kurwa, rozrywasz. I teraz już wiesz, dlaczego uciekają od tych, kurwa, od tych końcówek. Chciałabyś mieć taką piskę po moim masowaniu? Nikuja do ciebie nie przyjadę. Ginekolog by ręce rozłożył, powiedział, kobito, gdzie ty byłaś, kurwa? Dobra, ale paszą w wądę, Milu. Wypierdaj mi się, mówię, paszą w wądę. Nie, panie, ja. Kurwa, debil. To trzeba chirurga, plastyka, dobrego, światowej rangi, a nie mnie, kurwa, ginekologa biednego, kurwa. Czy ta piszka jest rozwalona w tym, kurwa?
Wicia Połata. On wszędzie z tobą. Tutaj trzeba do chirurga. Ty rozszarpiesz, on będzie łakał. Dobra, loka, kurwa, wyłącz mnie. Po chuj ty wysyłasz te zaproszenia. Ty masz bitwy robić, a nie jakieś okienka, kurwa. Ja cię zaprosiłem? No. Tak, no toż kurwa, a co? To ty, kurwa, taki chętny i zapraszasz, żeby rozszarpać. No to ja nie wiem, jak to się wyłącza, kurwa. Ty być. No to co, będziemy tak siedzieć, kurwa? Ale jak to... O, czekaj. Rozłącz się. O. Jest? Dobra. I pokazałem, jakby jej psiocha wyglądała. Kurwa, ja ten papier, kurwa, policjanta by go zajechał. Nie, kapelan, tego, kapelan, po moim wibradorze tego się zostaje. Takim się zostaje, kaleką się zostaje. Ja, kurwa, człowieku, kurwa. Jeszcze ten? Kurwa, on najlepiej chodzi, człowieku. Patrz, kurwa, ten to najlepiej chodzi. O! O, tyle by zostało. Kurwa, tyle by z baby zostało. Jak ta kartka. Kurwa, człowieku. By się odechciało, kurwa, seksu i wszystkiego. Potapuj do szczępy. Dlatego, kurwa, tak cwanie kowały to. Wiesz, Mieśka, oficer łącznikowy, ty wszędzie tak cwanie kowali, że za krótkie te, kurwa, końcówki. Spierdalałabyś w trymik. Po pierwszym seansie byś spierdalała. Kurwa, człowieku. Dobra, ciotka Frycka. O, weźmiemy ciotkę Fryckę, zobaczymy. Ciotka Frycka. O, mają lubią. Cześć, panie Jacku. A to ty taka zahipnotyzowana, czy to tylko zdjęcie? Zdjęcie. Zahipnotyzowałeś mnie. W ciężkim szoku jestem. Ja mówię, baba się nie rusza, zahipnotyzowana mną chyba. No nie, no skąd? Dobra, wojna, bijatyka. Uwaga, dobra. Teraz mówię do moich, uwaga. Uwaga, uważaj, to tam. Co tam, jak tam? Ja nie mogę, co mogę ci tylko powiedzieć, że łomot ci się szykuje. No to ja wiem, przecież normalka. No podobnie. Niech się tam za bardzo nie wysilają, niech na większych zostawią. A ja nie ten, ja nie lekceważę przeciwników, mówię prawdopodobnie. Na 100% nawet. Dzięki poruciku, dzięki za róże, Katarzyna, dzięki za róże. Dobra, do przodu, bo nie znamy przeciwnika, wiecie, że oni w każdej chwili albo na samym końcu mogą uderzyć. Nie znamy przeciwnika, badamy przeciwnika. No nie. My. Badamy. Przeciwnik może A być. Jacku, badamy. Wiemy, co może zrobić. Wiemy, co może zrobić. Jak tam, krzyżówki rozwiązane? Na razie mamy spokój z krzyżówkami, hasła. Teraz na razie idą hasła same. No wrócimy do krzyżówek, może jutro. Nie robiliśmy krzyżówek, oho, ze 2-3 tygodnie. Aha. Trzeba dać przerwę i ruszymy. A co to za hasła? Wymyślasz ty hasła? Tak. Aha. Rozumiem. A to jeszcze nie byłaś u nas? Byłam, no jak nie? To nie znasz moich haseł? No, znam! Całkiem. Dzisiaj było jedno z pięciu, zdrowie. Hasło było zdrowie. Wiesz jakie? Jakie? Brzmiało przetłuszczony podpicznik.
No jedno z pięciu. A powiedz mi, z tą ginekologią co tam wyszło? A ginekologia? Czekaj. Nie do wilgocona pieczara. Dobre. Bardzo dobre. I tu jeszcze czekaj, jakie było? Ekspozycja. Wyrazista pizducha. Ekspozycja. Wyrazista pizducha. I było, powiem, umiejętność. Niebywały wsad. O mordę. Skąd ci się to bierze, co? Głowy w kotku. Dobra. Wygrywa. Ty i ty. Tapujemy, kochani. Tapujemy, bo mamy tu przeciwnika okropnego. Ja z tymi hasłami my już wołujemy tutaj parę miesięcy. I zobacz, ja te wszystkie słowa, ja mam w głowie, ja nie powtarzam ani jednego hasła, ja nie mam zapisane, ja mam zapisane, ale ja na to nie patrzę, bo tych zapisów... Wiesz, jakie słowo wymyślę w głowie, ale coś mi zaświta, że mogło być, mam jakieś wątpliwości i już te słowo wyrzucam, nie, już inne wymyślam. Jak już mam jakieś wątpliwości, że mogłoby być wcześniej. No to masz trochę głowę, ci powiem. Weź to zapamiętaj, które nie było, nie? A setki już te kasy było, setki, no dlatego mówię. Mam jedno słowo w głowie, ale mam wątpliwość, że coś tam mi świta, że ono mogło być. Nie wiem, czy było, czy nie było, tylko mogło być. Gdzieś te hasło było, gdzieś je słyszałem, te słowo. Już odchodzę od niego i daję inne. Aha.